panowie, jak się bawicie? O, jest bardzo mocno, jest fantastycznie, świetnie. Głos do kolegów. Nie no, naprawdę jest super, serio, organizacja na wysokim poziomie. Wspaniale, wyśmienicie. Bawimy się bardzo dobrze, muzyka jest super, sala bardzo mi się na przykład podoba. Tak, co powiesz? W ogóle wszyscy super się bawią, naprawdę jest niesamowita atmosfera jak nigdy. Tak, jesteśmy w sumie bardzo zgrani. Każdy w sumie się bawi. O, tam jest nasz kolega, Piotrek. Piotrek, chodź. Piotrek, powiedz, jak się dzisiaj bawi. Jak się bawisz, Piotrek, dzisiaj? Bardzo dobrze, byłem tutaj 2 lata wcześniej na studiu w Czerczachowskim. Ale przyznaj, że jest lepiej. Nie no, 2 lata temu było o wiele lepiej. Aczkolwiek dzisiaj jest bardzo zmniejszony poziom, Jest bardzo dobrze. Studniówka przednia. Generalnie jestem w bardzo pozytywnym szoku, ponieważ jedzenie jest na najwyższym poziomie, co za tym się wiąże, humory są bardzo dobre, co za tym idzie, zabawa stoi na najwyższym poziomie i wszystko gra tak jak należy, wszyscy bawią się tak jak należy i bawimy się do białego rana. Super, super, naprawdę ekstra. Świetnie, naprawdę świetna zabawa, elegancko, mega. Bawimy się naprawdę super, zabawa jest bardzo przyjemna, muzyka jest super udana. Naprawdę super ludzie. No, impreza jest przednia i ludzie najlepsi na świecie. Fenomenalna zabawa, bawene, bawene. Na wymarzoną kreację i generalnie przygotowania do studniówki kosztują wiele czasu i energii? Oj tak, jak najbardziej. Tak, trwają pomocy. Każdy z nas chce być wyjątkowa i po prostu to wiele energii zabiera, stresu, nerwów, ale warto. Świetna zabawa, świetnie się czujemy. Moim zdaniem jest to takie wydarzenie w życiu, że przygotowujemy się do niego ze wszystkich swoich sił i staramy się wypaść jak najlepiej, dlatego każdy wkłada to całe 100% i daje z siebie wszystko, żeby było jak najlepiej, żeby tą noc zapamiętać do końca życia. Oj, bardzo dużo, bardzo. To zależy tak naprawdę. Mi to zajęło ile? Tydzień? No mi to zajęło ponad 2 miesiące. Nie, ja kupiłam tą sukienkę tydzień przed tak naprawdę. I tak wyszłam do sklepu, powiedziałam, o, tą chcę. No i koniec. Nie, zdecydowanie nie. Zaczęłam poszukiwania z tydzień temu raptem. Sukienka przyszła ledwo, fryzjerka zamawiana wczoraj, także wszystko na ostatnią chwilę. Jakieś wyjątkowe wspomnienia, które będą z wami przez całe dorosłe życie? Tak, tak. Jakie? Na pewno wycieczka do Francji. Nie byłam, ale wszyscy fajnie wspominają to, także pewnie tak. No i w ogóle mieliśmy dużo wycieczek, także fajne zgranie klasy. Oczywiście tak. Z tego liceum jest masę wspomnień, masę naprawdę imprez z tymi ludźmi i myślę, że kontakt nam się nie zerwie po tym czasie, bo są to wspaniali ludzie, z którymi nie będziemy chcieli zerwać kontaktu. Przede wszystkim zawarliśmy świetne przyjaźnie, które zostaną na całe życie. Dokładnie, bez dziewczyn bym sobie nie poradziła, także myślę, że dzięki nim ten rok był wspaniały, mimo wszystko, mimo tej klasy maturalnej, mimo tego groma nauki. Słyszeliśmy o kontuzji kolegi, czy było potrzebne jakieś znieczulenie? No. Nie. No. Nie czuliło, to miało znieczulić. Powiem tak, że jest w porządku. Nie ukrywam, że przydało mi się, że nie powiem, że nie. Ale powiem tak, oczywiście pozdrawiam panią pielęgniarkę, panią Basię, która wyklinała plastry tejpy. Na sam koniec pozdrawiam całe liceum 4 Chałubińskiego, Michała Żabickiego, Zibra TV pozdrawiam, Zibra.
No i jeszcze wiadomo, wszystkich zawodników i pilotów w Radomiu. Wszyscy nauczyciele dali z siebie wszystko i przygotowali nas do matury jak najlepiej, naprawdę. I bardzo chciałabym z tego miejsca pozdrowić córkę Annę Kołodziejską i córkę Małgorzatę Mazur. Ja chciałabym pozdrowić córkę Małgorzatę Mazur i podziękować bardzo. Chciałabym bardzo podziękować za wycieczkę do Francji i w ogóle spełniło się moje marzenie. Ale chciałabym też podziękować córce Agnieszce Jasik, naprawdę, z całego serca. Ja chciałabym podziękować tak, pani Kołodziejskiej, pani Jasik, panu Michalczewskiemu, panu Wójcikowi, ponieważ dzięki nim jestem lepszym człowiekiem i jestem tu, gdzie jestem. Zrobić wschodzące gwiazdy pokersa z Radomia i z Warszawy, wariaty, i pewną osobę o imieniu Lena. Ja bym chciał pozdrowić moich rodziców i moją dziewczynę, która jest tutaj ze mną. Moje ZDC Elektronik, jestem z wami. A ja chciałabym pozdrowić naszą kochaną Bernadetę, która niestety nie mogła z nami być, bo ma gorączkę i zapalenie zatok. Kochamy cię! I Wiktor Żurek też cię pozdrawiam, wariat. Najbardziej swoich rodziców, którzy mi pomagali najmocniej w tej studniówce, moją rodzinę całą. Też nauczycieli, no bo to wiadomo, to oni nas przygotowują do tego czasu i do tego wszystkiego. No i to. Ja chciałbym pozdrowić na przykład wszystkich ludzi, którzy we mnie wierzyli, że to dzisiaj będę, bo nie ukrywam, że według tej kontuzji dużo osób powiedziało, nie, ty dzisiaj tu nie będziesz. Jednak udało się być, zatańczyłem poloneza. Pozdrawiam wszystkich, którzy we mnie wierzyli. Oczywiście rodziców, oczywiście wszystkich znajomych, no i wszystkich bliskich. A ty, Piotruś, kogo byś chciał pozdrowić? Ja bardzo chciałbym pozdrowić moją byłą wychowawczynią właśnie z tego liceum, panią Magdalenę Dąbrowską-Zawadzką, która była najlepszym nauczycielem w tej szkole. Jezus! Dziękuję bardzo. Kurczę, no... Trudne pytanie. Ja chciałbym wszystkich, z którymi się dzisiaj świetnie bawiłem, nie? Wiesz, o co chodzi. Ja bym chciała pozdrowić całą moją drużynę. Kocham was. I mama i tata oczywiście. A, Piotrek Potrała. Pozdrawiam rodziców, trzecią G całą, no i wszystkich tegorocznych maturzystów i wszystkich, którzy są z nami dzisiaj. Ja pozdrawiam wszystkich towarzyszy broni. Cieszę się, że jesteście ze mną i obyśmy przetrwali trzecią wojnę światową. Nie no, przyjaciół, rodzinę, mamę, tatę i rodziców, także... całą naszą klasę, córkę Mazur, rodzinę, no i całą społeczność i wszystkich nauczycieli.